Witajcie moi drodzy, kolejny odcinek South Parku przed nami. Jesteśmy w przeszłości i czas prawdopodobnie na konfrontację z Cartmanem, na pewno konfrontację słowną. Wydaje mi się, że też będzie jednak jakaś walka. Hello, Freedom Pass. Time travel. Ain't it a bitch? Connor, what the hell are you doing here? I had a plan to use the new kid as means to get what I always wanted. But it looks like some do-gooders traveled back in time to stop me. Cartman, I swear to God, if you don't knock it off, But that's okay, because I still know something you all don't. What's that? How to make someone fart super bad by hitting them in the solar plexus. Yeah! Connor, no! Okej. Where are we now, Connor? We're in the time that a superhero was born. Recognize this place, new kid? A little child laying awake at night, unable to sleep. Why have you brought us here? Don't you see? This is the night, new kid. Fateful night your dad fucked your mom. You walked to the mirror. Don't do this to him. But don't you see, Coon? This is what he wanted all along. To fix it. You heard your mother calling for help, so you left your room. Go, new kid. You can't change the past. Of course you can. Go look. A czy mamy tutaj... Czekajcie. Nie, nie będziemy grali. Which will you do, new kid? Fight the bad guys again? Or fight your younger self, so that you never have to witness what's behind your parents' door? Bad guys? Hey man, look, we're just followers. What? You're the little kid with the, like a zillion followers, right? We just thought... Well, we thought that if you could add us, and maybe... You know, maybe we could have friends. Because we don't really have any followers. Couldn't you please add us? Oh boy, oh boy. Our moment is finally here. Wow. Pewnie. Zrób fotkę. James Percy Jess. We did it, everyone. I'm so happy. A ty? Nic. Dobra, wchodzimy. Do pokoju rodziców. Our child knows we've been lying and wants some answers. You're right, kiddo. We've been dishonest. But only because we wanted to protect you. The truth is, your mom and I have certain abilities, powers that normal humans don't have. I discovered mine when I was younger. One day I created a Facebook profile, and within a few hours, I had over 3 million followers. My powers are similar, except they only seem to work on Instagram. I got 4 million followers as soon as I posted my first picture. Of course, powers like that don't go unnoticed for long. Shortly after that, your mother and I were kidnapped by the government, where they had scientists spending months doing experiments on us, trying to figure out how we were able to gain so many followers so fast. That's where your dad and I met. Szkoda, że ja nie mam takich umiejętności. Yes, by day they ran experiments, and by night we made sweet love. My powers combined with your mother's, you received over 10 million followers the minute you were born. And by the time they cut the umbilical cord, you were already more powerful than all the Kardashians combined. That's why we had to escape, because we knew the government would use you to do horrible things. And we've been on the run ever since, moving from city to city,
always trying to stay one step ahead. But everywhere we go, you just can't seem to stop gaining followers. Sometimes they even break into our house and use our toilet just to be close to you. That's why we've been putting special medicine in your dinner, sweetie, to try to curb your powers. But it didn't work. The side effects of the medicine just gave you really powerful and really smelly farts. We're sorry, kiddo. Oh my god, I feel so relieved to have finally told the truth. Me too, honey. You know, I don't think I need to drink anymore. And I don't need to run from my problems with Pop Brownies. Oh, honey, I feel like our future is going to be totally different now. I believe in us. Oh god, barf. What about you, sweetie? Now that you know the truth, do you think you can believe in yourself? I może teraz pierwszy raz coś powiemy. Okej. Okay. Chyba nie powiemy. To działa. A czemu nie, to jest zamknięte? Aha, dobra. Nawet nie możemy tego aktywować. Go, 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 go! A zobaczcie. 780, dobra. Czyli wystarczy nam mocy. Maybe Cartman was just doing it before. Well, will you admit it, Cartman? You see, that proves it. See what he's doing? Right? I have no fucking idea. Oh, how one little issue of mistrust can rip a team apart. Well, Freedom Pals, who do you attack? Me or the King? Pokonaj Mitcha Connera. Zostawiamy ten skład? Chyba tak. O kurczę. A to kogo my mamy teraz? Z kim mamy walczyć? Bo trochę nie rozumiem. Poczekajcie. Zatrzymamy. Kogo my mamy bić? Kyla? Chyba Kyla. Dobra. Damn it. No?
Dlaczego nie mogę chodzić? O. To kogo mamy załatwić? Wszystkich? Nie. Dobra, po 105. Czekajcie. Musiałem sobie kichnąć. 780. A może zadamy im krwawienie, co? Chociaż tego... dobra. Zadamy krwawienie. Aha, on będzie po prostu z szopa życie zabierał. 130, 268. To chyba trzeba najpierw szopa załatwić. Dobra. Ach, minimalnie mu trochę zostanie, ale dobra. Tu powinien Super Craig go dokończyć. Who you gonna fight? No niestety. Nie zaatakuje. Ale czemu by nie spróbować na przykład tego? I załatwi shopa. Kaj już leży? A nie, wstaje. Serio. Ale to z kim my teraz walczymy, bo trochę nie ogarniam. Z kim my teraz mamy walczyć? Znowu z Cartmanem i z Kylem, czy jak? Tak, i z tym, i z tym. No dobra. Niech tak będzie. Pudło. Okej. Okay. Dobra, człowiek komar. Kogo my tu zaatakujemy? Tego możemy. A tego to możemy chyba już załatwić? Skąd on ma znowu pełne życie? Dobra. Spoko. O, supermoc gotowa. Teraz ten zaatakuje. Aha, ale on załatwi Kyla. No to super. O, i kończymy to. Chyba. I co? Ile razy oni jeszcze wstaną? Dobra, 267 obrażeń.
Jedziemy. Okej. Okay. Jeszcze krwawienie mu wystąpi. Komar nie dojdzie chyba. O! Zabierze mu, pięknie. I to jest jeszcze narzędnik, bo 100, 180 pewnie obrażeń zada. Załatwi go, pięknie. Koniec! Szminka aktorska. Łzy Conera. W odmianach czasu przetrwano pierdy minionej przyszłości. 9,20 dolarów. Świetnie. And for too long, our town has been led by a dumbass bitch mayor who never did anything to stop crime. And now Mitch Connor's gonna. All right, enough talking. Just make me mayor already. It's Mitch Connor. Go on, hurry, swear me in. All right, to begin the inauguration, Mr. Connor, would you raise your right hand, please? I do solemnly swear. I do solemnly swear. Wait, stop! No. What's going on here? Just finish the ceremony. Everyone, listen. This is all just a plan to get more crime in our town so that the Coon and Friends franchise would be bigger than the Freedom Pals franchise. Cat urine has been put into your drugs and alcohol to raise crime in the city so that the Coon would have more crime to fight. Everything was thought up by this asshole. Mitch Connor rides a fat rat. No, don't you get it? He did it all. Go ahead, new kid. Show them the selfie you took. Ale które? Znajdź selfie zrobione z Mitchem Connerem i jego planem. Aha. To. Now upload it to me and I'll put it on Connor's Instagram for everyone to see. Prześlij. Because the new kid isn't the only person who had a parent get fucked. My dad got fucked when I was 9 years old. What? Only two people on this stage know how that feels. Stop with that already! Shh, I want to hear this. My father will be avenged, even if it means everyone else has to die. Mitch, it's over, man. What? I've been here all along, son. It's not your fault, Mitch. It's my fault. What are you talking about? It was me, Mitch. I'm the one who fucked your dad. Whoa! What? You fucked my dad, Mom? Why? I did it for us, son. I wanted a future for you. All these years, hunting for the person that fucked my dad, and it was my own mother? Mitch, try and stay calm. Fuck you, kid. You may be really cute, but even you can't fix this. Did he look at you, Mom? Huh? Did he look you in the eye when you snuck up and fucked him? It was a long time ago. Not to me. It's every day to me. Forgive her, Mitch. Please tell me you're not buying into this. I'm gonna kill you for what you did. Just kill me, Mitch. Please, you kill me. I don't want to live. I'll kill you. You kill me. I'll kill you. Well, thank God that guy isn't gonna be mayor. Come on, everybody. Let's go get clean drugs and alcohol from the next town over. Yeah! Koniec. O, powiem wam, myślałem, że jeszcze będzie trochę historii. Taki dosyć niespodziewany koniec. Nie, może będzie historii jeszcze.
Chociaż jak są napisy, to wątpię. Co ja mam powiedzieć o tej grze? Bawiłem się dobrze, tak jak bawiłem się dobrze w Kiku Prawdy. Chociaż w Kiku Prawdy bawiłem się trochę lepiej. Wydaje mi się, że lepsza historia była właśnie w tamtej części. Tu była taka, ja wiem, że to chodzi o to, że tu ma być bałagan, że tu ma być, mają być takie dziwne rzeczy, ale po prostu bardziej mi się historia podobała w Kiku Prawdy. I tyle, bo nie wiem, co więcej powiedzieć. No, te 20 godzin, prawie 20 godzin, niecałe, chyba 18, przy tej grze naprawdę człowiek się bawi, fajnie się w to gra, fajna jest ta walka, nie jest super mocno wymagająca, nie trzeba się skupiać jakoś fajnie, jakoś mocno. Można naprawdę przy tej grze się rozluźnić i o to chyba chodzi w South Parku, tak myślę. To nie ma być Wiedźmin, to nie ma być jakaś trudna gra, czy Darkest Dungeon, czy coś takiego. To ma być naprawdę gra, którą się gra przyjemnie, przy której można się wyluzować i trochę pośmiać. Bo te żarty są mocne, są bardzo mocne czasami, ale są śmieszne. Przynajmniej mnie śmieszą. Zobaczmy. No, you're the tickle bunny. Oh, hey, kiddo. Been out playing with your friends, honey? This is a great town, isn't it? I love it here. I'm so glad that all those years ago we came clean about our child's past. I feel like, I don't know, like our lives are different now somehow. I love you. And I love you. Okay. In fact, kiddo, would you excuse us for a moment? Mommy and Daddy have a little business to take care of upstairs. Oh, you little sneak. Did you really think you could stop bad things from happening? Don't you see that chaos always catches up with you? You've tried being a hero. Why not let your darker side free? There's only one truth in this life, my kid. No matter how hard you try to change the past, your dad will always fuck your mom. No właśnie, o tym mówię. Naprawdę można się pośmiać przy tej grze. Przewiniemy. No już nie chciałem pokazywać wam tu wszystkich napisów. I cóż, mamy jeszcze tutaj misje poboczne, niektóre, przeleźliśmy przez całą mapę. Mamy zebrać wszystkie yaoi w South Parku. Mamy, gdzie tu jeszcze było? A, mamy zebrać, znaleźć i zwrócić wszystkie koty dużego geja, ale no jest kilka rzeczy. O, tu jest farma, nie byliśmy na farmie. Jest kilka rzeczy, przy których moglibyśmy jeszcze chwilę tutaj posiedzieć, ale szczerze mówiąc nie chcę mi się szukać tych obrazków tej mangi, bardziej hentai i tych kotów. Po prostu nagrody za te rzeczy są bardziej jeszcze potrzebne w grze, tak więc, a my już grać, walczyć raczej nie będziemy. Także myślę, że nie ma sensu, żeby te znajdźki teraz odkrywać. Tylko jeszcze chcę sprawdzić jedną rzecz, bo chcę. Dobra, przejdźmy sobie do punktu szybkiej podróży. Oho, ninja. Nara. Wiecie, chcę zobaczyć, co jest tam na tej farmie. Bo tam jeszcze nie byliśmy, to cały czas było zamknięte. Tutaj chyba będzie najbliżej, nie? Przejdziemy tędy? Chyba tak. Spróbujmy przejść. Jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć. Jest możliwość rozegrania sekretnej walki z bossem. Możemy walczyć z Morganem Freemanem w Freeman Tacos. Nie wiem, czy jest sens, żeby to nagrywać. Ta walka jest z tego, co kojarzę, bo tam widziałem jeden filmik. Jest mocno trudna i nie wiem, czy z tym setupem, czy z tym doświadczeniem, z tymi... powiedzmy,
Wiem, że mogę zmieniać oczywiście setup mojej drużyny, ale nie wiem, czy jestem w stanie go pokonać, czy tak dobrze walczę, żeby z tym Morganem Freemanem wygrać. Zobaczmy, co to jest. I co to nam da? Sok? Wiadro soku nostalgronkowego. Pierdo mentor. Aha. Interested? Find me at my taqueria. Zobaczymy. You wouldn't be trying to go down that road, would ya? A czemu? A nie przejdę, słuchajcie, naprawdę. Naprawdę nie przejdę. To po co to możemy przesuwać? Poczekajcie, może tu? Dobra, nieważne. Idziemy stąd i pójdźmy do Freeman's Tacos. Zobaczymy, jaką mamy tą umiejętność odblokowaną, o której mówił Morgan. Nie, ja tu nie chcę. Chcę dalej trochę. Gdzie jest to tacos, bo zapomniałem. Dom, Twigs, Bros, Coffee. Aha, Freeman's Tacos jest tu. Dobra, to jednak będzie chyba szybciej użyć szybkiej podróży. New kid, tutaj szybka podróż. I do Freeman Tacos. Ja właśnie, no może spróbujemy sobie z nim zawalczyć, chociaż... Myślę, że większego sensu teraz już nie ma. Nie wiem, czy achievementa dostaniemy, czy po prostu jakiś artefakt specjalny, ale po co nam teraz artefakt, nie? Updated the menu, kid. You either innovate or get left behind in the taco business. Przepis na czekoladowy burrito z nostalgronkami. I co to jest? Nie stroje, tworzenie. Czekoladowe burrito z nostalgronkami. A czegoś jeszcze nie mamy. Czekolady? Czy co to jest? Czegoś gdzieś zapomnieliśmy. Może to tam na tej farmie trzeba by było. Ale dobra. Spróbujmy zawalczyć z Morganem. Patrzcie. O, i już. Kilka razy trzeba było po prostu go zaatakować. Nie. To jest zdecydowanie za trudna walka. Widzieliście? Jednym strzałem zabiera nam wszystkim prawie chyba po 500. Po 500 obrażeń. Fuja. 350? Może jakiś super atak jest? Nie, dobra. To jedziemy tak. To 34, ale inaczej nic nie zrobimy, bo trochę nam przeszkadza nasz bohater. Okej.
No, 1000 mu w jednej turze zabierzemy, ale 10 tur byśmy potrzebowali, więc wiecie. Raczej ciężko. 315, ale i tak nie zaatakujemy. No to rozświeczymy go. No i on teraz atakuje. Aha, sfrimowany. No dobra. Znowu my atakujemy? Tak, my atakujemy. No to jedziemy. Komar. 268, całkiem nieźle. Tylko mówię, do momentu, kiedy on zaatakuje mocniej. Aha, a czemu mnie zaatakował? Nie mam pojęcia. Dobra. Ty, no nic, tylko to możesz zrobić. No trochę mało obrażenia zadajemy, nie? Sfreemanowany, co kolejny? On, Craig jest zauroczony, dobra. Dopóki jest zauroczony, to nie jest aż tak źle. Supermoc? 777 obrażeń? Jedziemy. Chociaż myślę, że narzędnik ma chyba trochę lepsze obrażenia przy tej supermocy. Teraz nie pamiętam dokładnie. Co? What the fuck? Co to jest? Tysiąc pięćset, kurde. Albo tak? Nie, ja nie chcę tego Craiga obić. Dobra, to nie bijemy. To na razie tak zróbmy. Dziewięćdziesiąt, malutko. No to jedziemy we Freemana. Tylko naszych nie atakuj. Oja. No właśnie o tym mówiłem, zobaczcie. Jakie on obrażenia zadaje. To nic, to musimy uleczyć. Chociaż trochę. Po 360, całkiem nieźle. Supermoc gotowa, świetnie. Nie, tym nie użyjemy supermocy, panem Kumarem. Panem Kumarem zaatakujemy sobie młodego Morgana. Możemy załatwić go całkowicie. To co, załatwiamy? Dobra. Ach. Gdzie co, liczyłem na to, że jak załatwimy młodego, to może stary, nie wiem, jakoś się podłami i będzie miał będzie miał podwójne obrażenia. To załatwiony, Komar?
No to świetnie. Dobra, musimy jednak uratować pana Komara. No nie mówcie, że umarł. Nie. O, myślałem, że się podniósł. Dobra, koniecznie bierzemy to. Tylko wiecie, on jeden atak, bach i nas nie ma, nie? Prawie. 112. Nie zaatakuję go w ogóle. Pahaha. No to śmiesznie. A Super Craig? 267. No to atakujemy. O, ma jeszcze pół życia, kurczę. Widzieliście to? No i co nam z supermocy? Co nam z supermocy, jak to naprawdę jest? Nie możemy już tego użyć. 430 obrażeń. Ale dobra, użyjemy supermocy. No i tak już nie mamy co. Musimy ryzykować jakoś. Mogliby troszeczkę więcej obrażeń zadawać, jakieś 1000. A tak 438. Nie jest to jakoś szałowo dużo. Dobra, o nie, należy już. 268. Czy mamy jakieś serum? Mamy jeszcze jakieś serum. No to... Nie. No weź. Uleczko. Dobrze. Serio. Gdzie jest ta Taco Supreme? O. I teraz. Supermoc. 770. Kurczę. Mogłoby być trochę więcej. Bo nie pokonamy go niestety. Teraz Super Craig, czy... Tak. Damn it. Nie możemy tego zrobić, no oczywiście. Ach. Dobra, to zjemy Taco Supreme. Jak on zaraz nas zaatakuje, to będzie problem. 280 za obrzydzenie. Wiecie co, jak on tylko jednego nas załatwi, to może nie pauzujmy teraz. Tego nie można, tego nie można. Serum. Tego. Niech powstanie. Zje Taco Supreme i tamten też. Dobra. Teraz tak, ty jesz Taco Supreme. Dobra, i ty teraz dajesz serum narzędnikowi.
I narzędnik bierze znowu Taco Supreme. Świetnie. I teraz możemy jego atak... O właśnie, wstrzymać. Dobra, chociaż coś. 2, 3, 4, 5. 3800. Za dużo, za dużo. Co on zrobił? Siedemset siedemdziesiąt siedem. No. Atakujemy. Ale jeszcze za dużo życia ma, naprawdę. Zbyt dużo, żebyśmy chyba dali radę. O, obrzydzenie mu damy. Może też z obrzydzenia będzie miał dużo obrażeń. I premia do ataku. Negatywne zapewnia regenerację, ożywia poległego, przywracam pełne. Może mamy coś ciekawego. Efekty statusu. Dobra. Przyzwijmy klasy. Wykorzystamy wszystkie przyzywania. Hell no. 350, naprawdę niedużo. To kogoś uleczymy? Ktoś potrzebuje leczenia? Tak, ty potrzebujesz leczenia. No to jedziemy. Kurczę. Może być naprawdę ciężko z tym. 2660. Jeszcze on będzie zauroczony. Co on jeszcze raz atakuje? No naprawdę. No to ja nie mam szans, słuchajcie. No to nie mam. Już nie mam ani żadnej supermocy. Supermocy, ani żadnych ataków takich. Ani nic w tym stylu. No cóż. Dobra, możemy to zrobić. Ale nic z tego, no co 335 obrażeń mu zadamy. No to co to jest? Tu też nic nie zrobimy, nie? No chociaż coś wypijmy. Dobrze. O. Kurde. 222, ale supermoc jest gotowa. Gdybym teraz supermocą ich tutaj potraktował. 178? Uleczmy. Listen to my heavenly voice. Damn it. Gaze upon my freckles. Congratulations. You've just been freed. No i oczywiście jego atak. Nie. Nie chcę załatwiać naszego. Kurde. Nie, trzeba mu dać jakieś
regenerację i odwrócenie zauroczenia. Dobra. I got just the tool for this job. 770. Atakujemy, co? Atakujemy. Kto będzie teraz streamowany? Streamanowany? Nie. Poczekajcie, zatrzymamy. No, nic nie mogę zrobić. Dobra, trudno, ale przynajmniej jego tura pójdzie się trąbić, że tak powiem brzydko. Nie, nie chcę go załatwiać. Weźmiemy może serum i ożywimy pana komara. A mamy jeszcze w ogóle Taco Supreme? Kurde, nie mamy Taco Supreme. Dobra, trzeba coś zjeść. Usuwa negatywne stany szybko nagrywające na początku tury. Dobra, jem to. Nie za dużo zregenerowało nam tego życia. Mamy coś jeszcze, co możemy tu dać. Ten ma pełne życie, ten ma też pełne życie. Zróbmy jeszcze tak. 80. 160. Stówkę. 200. O, dajmy burrito. Nas nie atakuj, proszę cię, nie atakuj nas. I teraz nas zaatakuje. Naprawdę. Tak. Nie, ja muszę się jakoś uleczyć. Zdecydowanie muszę się jakoś uleczyć. 160 albo dać serum komarowi. Dajemy serum komarowi, no. Dobra, wstawaj, komar. I teraz tak, czy ty masz jakieś... Ach, gdyby teraz, gdybyśmy mogli teraz uleczyć wszystkich, byłoby pięknie. Ale nie możemy. Myślę, jakby to zrobić. Jak tego zaatakuję... To później tym, ale on i tak jest. Kurde. W jaki sposób to zrobić teraz, myślę? Dobra, mam pomysł. Listen.
Nie. Co się dzieje? Nie. Pauza. Ej. Słuchajcie, załatwię go. You have potential, kid. Maybe I'll leave the old taco shop to you in my will. Yeah. Złote taco, $11. To rozumiem. Myślałem, że się nie uda, naprawdę. O, achievement. Pierdy biją piegi. Rozpoczęto walkę z Morganem i pokonano go. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle z tej całej serii. Już trochę opowiedziałem o grze na sam koniec, więc tak to wyglądała jeszcze ta ostatnia sekretna walka z Morganem Freemanem. Mam nadzieję, że się podobało. Dziękuję wszystkim, którzy oglądali całą serię, pojedynczy odcinek, wszystkie po prostu dziękuję. Bądźcie ze mną w następnych seriach na moim kanale. Będzie ich naprawdę sporo teraz, także trzymajcie się. Na razie.